Nóż, nóż możesz, no. Zelecki też, proszę Państwa, powinien słuchać audycji takiej, ale jak on śpi, chrapie, to tam ona wie, że coś tu leci. Naszym gościem jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pan minister Jarosław Zieliński. Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże. Panie ministrze, wczoraj wraz z komendantem głównym policji minister spraw wewnętrznych zaprezentował mapę zagrożeń bezpieczeństwa, założenia dotyczące tej mapy. We współtworzeniu tej mapy mogą brać udział także obywatele. Proszę powiedzieć, skąd ten pomysł mapy zagrożeń bezpieczeństwa i jak obywatele mogą włączać się we współtworzenie tej mapy? To wynika z programu Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej o tym myśleliśmy, a sięgamy do doświadczeń zarówno innych krajów, szczególnie amerykańskich, nowojorskich, ale także do doświadczeń z okresu, kiedy prezydentem naszej stolicy Warszawy był świętej pamięci profesor Lech Kaczyński. Ja wtedy miałem przyjemność pracować jako burmistrz Śródmieścia Miasta Stołecznego Warszawy i w jakimś zakresie także współuczestniczyłem w tych pracach, które przyniosły w całej Warszawie bardzo pozytywny efekt. Były takie konsultacje wtedy i w wyniku tych konsultacji społecznych powstała mapa zagrożeń dla Warszawy, która pozwoliła lepiej zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców stolicy. Teraz w całej Polsce w ciągu 3 miesięcy, od stycznia do kwietnia tego roku, odbyliśmy 12 tysięcy spotkań, to jest bardzo duża liczba, w których uczestniczyło 220 tysięcy obywateli. Te konsultacje organizowała policja, oczywiście to była realizacja zalecenia MSWiA. I w wyniku tych konsultacji policja uzyskała cały szereg ważnych informacji od uczestników tych spotkań, od samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, od pojedynczych obywateli, od przedstawicieli środowisk oświatowych związanych z pracą z młodzieżą i innych, które przychodziły do spotkania i prezentowały ważne informacje. Uznaliśmy, że połączenie statystyk policyjnych, czyli tej wiedzy, którą dysponuje policja, tym, czego dowiedzieliśmy się od mieszkańców, od Polaków podczas tych konsultacji, to będzie bardzo istotne narzędzie do dysponowania lepszego, dysponowania bardziej optymalnego siłami i środkami policji. Jeżeli to wszystko pokażemy i uwzględnimy razem w jednym miejscu i mało tego, uczynimy z tego narzędzie dynamiczne, czyli takie, że będzie można te informacje uzupełniać cały czas, nie tylko w ciągu tych 3-miesięcznych konsultacji, ale przez cały czas. To jest pomysł stworzenia takiego informatycznego narzędzia w postaci map zagrożeń bezpieczeństwa dla całego kraju. One zostaną
jako pilotaż prowadzony najpierw w trzech województwach na terenie garnizonu stołecznego w Warszawie i powiatach okalających Warszawę, w województwie mazowieckim, w województwie podlaskim, w województwie pomorskim. Trzy obszary, wybrane obszary Polski o różnej specyfice, jeżeli chodzi o zagrożenia i przestępstwa. Chcemy przetestować w tych trzech województwach na zasadzie pilotażu tematy, a potem po mniej więcej miesiącu, czy może trochę więcej, zastosować się w całej Polsce. To będzie bardzo ważne narzędzie rozpoznawania zagrożeń i informowania o nich policji i społeczeństwa z drugiej strony. Można pisać jednym słowem, na przykład czy palisz, nie, ale można napisać przecinek, bo to choroba. Działania środków, żeby zwalczać zagrożenia i przestępstwa. A do społeczeństwa będzie to ważna informacja, jak gdzie. No to najlepiej, że krótkie. Uważać, jak odpowiadać bezpieczeństwo, jak z nim walczyć wspólnie z policją. Mapa ma być interaktywna, to znaczy, że każdy obywatel, kto będzie miał prosić posiadane przez siebie informacje o zagrożeniach, będzie mógł to uczynić w drodze elektronicznej. Policja to sprawdzi i jeżeli to będzie informacja wiarygodna, uwzględni ją na mapach zagrożeń. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że jednak takie zgłoszenie informacji o zagrożeniach nie może zastępować zgłoszenia o przestępstwie. Obywatele, jeżeli będą chcieli zgłosić policji informacje o podejrzeniu przestępstwa, to muszą to zrobić w trybie dotychczasowym, w trybie kodeksowym. Ta informacja dotycząca tego, co może być ujęte, zawarte na mapach zagrożeń bezpieczeństwa, to będzie współudział społeczny w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa w całej Polsce. W wyniku konsultacji też zgłoszono posterunki policji, które powinny być reaktywowane. Przypomnę, że poprzednia koalicja PO-PSL w ciągu 8 lat swojej szkodliwej władzy zlikwidowała ponad połowę posterunków w Polsce. Teraz zgłoszono 150 przypadków, a to inne, kolejne jeszcze zgłoszenia takich potrzeb, gdzie trzeba, należy i są uzasadnione, reaktywować posterunki policji. To będziemy robić. Dwa posterunki zostały reaktywowane. Jeden blisko Warszawy, drugi w województwie podlaskim, w gminie Bakałażewo. I będziemy otwierali, będziemy reaktywowali następne, tam gdzie będą warunki, gdzie będą pomieszczenia, to też jest bardzo istotny element wzmacniania bezpieczeństwa. I rozpoczynamy bardzo ważną akcję społeczną od przyszłego poniedziałku, dotyczącą dzielnic lipcowych, to będzie akcja pod nazwą Dzielnicowy Bliżej Nas. Chcemy wzmocnić pozycję dzielnicowych, policjantów dzielnicowych, chcemy odciążyć ich od innych czynności, zwłaszcza tych biurowych, a więcej czasu policjantów dzielnicowych przeznaczyć, poświęcić pracy w terenie. Mieszkańcy danego osiedla, danej miejscowości, ulicy powinni znać swojego dzielnicowego i móc do niego zgłaszać też informacje o zagrożeniach, a on powinien być ich przyjacielem i opiekunem. I te konsultacje, które będą prowadzić teraz dzielnicowi, także będą istotnym poszerzeniem tej wiedzy, która będzie umieszczana na mapach bezpieczeństwa. Chcemy z tymi informacjami do ulicy, do wsi, tam, gdzie żyją, do pracy, gdzie chodzą do szkoły ich dzieci, gdzie robią zakupy, gdzie uczestniczą w nabożeństwach. To tam, gdzie się dzieje, odbywa się normalne, codzienne nasze życie. Czyli żeby zwykli obywatele policji się nie bali, ale żeby postrzegali policję jako ten organ państwa, który zapewnia, sprzyja obywatelom i dba o bezpieczeństwo obywateli. Te posterunki mają poprawić też efektywność pracy policjantów i być bliżej ludzi. Panie ministrze, a jak do tego ma się ustawa o policji skrytykowana przez Komisję Wenecką? Komisja Wenecka opublikowała wczoraj tekst opinii na temat polskiej ustawy o policji zmieniającej zasady inwigilacji. Komisja uwzględniła wiele poprawek, które około 20, które zostały przyjęte po konsultacjach z Warszawą. No, ale jednak mówi, że jest ta inwigilacja zbyt daleko posunięta, że tajna inwigilacja, zabezpieczenia związane z procedurą nie są wystarczające. Jakby pan skomentował tę opinię? Już się do tego odnoszę, to jeszcze jedno zdanie chcę potwierdzić.
ten ostatni fragment rozmowy, że właśnie policja ma być blisko ludzi, ma być przyjacielem, każdy policjant ma być przyjacielem i opiekunem obywateli, chodzi o interakcje społeczne, chodzi o to, żeby była dobra współpraca i zaufanie do policji. Policja ma być zdecydowana i groźna dla przestępców, a nawet brać w opiekę uczciwych obywateli. I będziemy robić wszystko, żeby tak właśnie było, będziemy ten proces wpisywania policji w społeczeństwo pogłębiać w kolejnych miesiącach, mam nadzieję latach. A odnosząc się do pytania o Komisję Wenecką, chcę powiedzieć, że przypomnieć podstawowy fakt, że Polska jest suwerennym państwem i nikt nie może nam niczego z zewnątrz narzucać. Opinia jest tylko opinią. Oczywiście zapoznamy się z nią bardzo dokładnie. To jest rzecz świeża, analizujemy ją. Ale to nie jest tak, jak się wydaje Komisji Weneckiej, że ona może nam narzucić jakieś rozwiązania prawne. Ja powtórzę to, co powiedziałem parę dni temu, kiedy pojawiła się sprawa po raz pierwszy, że od takiej czy innej opinii tej komisji, czy innej komisji weneckiej, brukselskiej, czy jakiejkolwiek berlińskiej, czy jakiejkolwiek jeszcze innej, czy powiedzmy od komisji europejskiej, która także próbuje Polskę pouczać, poziom bezpieczeństwa w Polsce nie winny w żadnym kraju nie wzrośnie. My jako władza publiczna wybrana przez naród w wyborach mamy obowiązek temu narodowi i społeczeństwu naszemu służyć. W związku z tym, a jednym z zadań władzy publicznej jest zapewnienie każdemu obywatelowi bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. W związku z tym my musimy wprowadzać instrumenty rozwiązania skuteczne w walce z przestępczością, w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, a nie słuchać takiego czy innego filozofowania wręcz zewnętrznych, czy jakichkolwiek innych, także zewnętrznych, bo i w Polsce takie głosy odbywają. Ale powtarzam, trzeba realnych działań, a nie filozofowania, dzielenia włosa na czworo i tych piękno duchowskich takich jakichś sprzeciwów, takich dywagacji, bo od tego bezpieczeństwo nie wzrasta. W związku z tym, ja ogólnie uważam, że ustawa o policji nie jest aktem prawnym, który daje w jakikolwiek sposób nadmierne uprawnienia służbom. Służby muszą mieć określone narzędzia, żeby działać na rzecz naszego bezpieczeństwa. To wszystko jest pod kontrolą. Służby mają nadzór odpowiedni wreszcie, bo za czasów rządów PO-PSL tym nadzorom brakowało. Nadzór jest sterowany skutecznie i codziennie. Te przepisy dają instrumenty policji do działania na rzecz bezpieczeństwa i tutaj opinia Komisji Weneckiej jest tylko jakimś takim aktem, który no, ma zdanie zdaje się Polskę pouczać, ale to nie znaczy, że my musimy zaraz to wszystko, że powiem, stępendy wykonywać, tak jak ktoś nam to podpowie. Zwracam też uwagę, że Komisja Wenecka nie zastosowała takich samych działań w stosunku do choćby rozwiązań prawnych we Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii, a tam prawo jest dużo częstsze, daje większe jeszcze uprawnienia w niektórych aspektach ich służbom niż nasza ustawa o policji. To Komisja Wenecka nie śmie pouczać tych krajów, a śmie pouczać Polskę. Polska jest krajem suwerennym i będzie kształtowała rozwiązania prawne w naszym kraju zgodnie z naszym rozwiązaniem sytuacji, zgodnie z naszymi potrzebami. A na pewno ta ustawa nie narusza ani reguł demokracji, ani podstawowych reguł państwa demokratycznego. W państwie demokratycznym wszyscy muszą prawa przestrzegać. Obywatele mogą popełniać przestępstwa, jeżeli jest popełnianą szkodą innym obywatelom, to służby państwa muszą mieć instrumenty, żeby temu zapobiegać i to zwalczać. To jest wszystko. Niewykluczone, że niedługo także, panie ministrze, komisja zajmie się kolejnymi ustawami, ustawą antyterrorystyczną i medialną. Niestety Komisja Wenecka próbuje zamieniać się w taki europejski w stosunku do Polski. Europejski, ale tylko w stosunku do Polski. Trybunał Konstytucyjny, który na skutek sporów, w jaki wszedł z legalnie wybraną władzą, rządem, stracił w tej chwili na znaczeniu, a pewnie jego funkcję wyraźnie próbuje przejąć ta międzynarodowa komisja. Oczywiście niebezstronna, sprofilowana światopoglądowo i ideologicznie wyraźny sposób ukierunkowany. Nie jest to komisja obiektywna niewątpliwie. W związku z tym będzie być może próbowała także kontaktów polskiej opozycji z nią, bo przecież ona też oddziałuje na te wszystkie działania i postawy, zabiega o to, pouczać nas jeszcze w innych sprawach, ale powtarzam raz jeszcze, państwo suwerenne.
prawny zgodnie z tym, do czego upoważniają organy konstytucyjne, obywatele poprzez akty demokratyczne wyborów. W Polsce demokracja jest realizowana i postawiona na bardzo wysokim poziomie, w niektórych aspektach dużo wyższym niż w tych krajach, w których rekrutują się przedstawiciele Komisji Weneckiej, którzy próbują nas pouczać. I w związku z tym będziemy zachowywali się w sposób godny, tak jak zostało na przedstawicieli suwerennego, niepodległego państwa, i racjonalny przede wszystkim, to znaczy będziemy te rozwiązania wprowadzać i wdrażać, stosować, które dobrze służą Polsce i Polakom, służą polskiej racji stanu, służą w tym przypadku polskiemu bezpieczeństwu. To nie może być tak, że jak się takiej czy innej komisji, jakiemu czy innemu gremium europejskiemu nie spodoba jakieś rozwiązanie, to my poddamy się terrorystom, bo to w imię jasnych, wydumanych pseudowartości komuś wydaje się potrzebne. Nie, po prostu musimy stać na realnym gruncie oceny zagrożeń, oceny sytuacji i realizować politykę niezbędną, wprowadzać działania potrzebne Polsce i Polakom, bo do tego zostaliśmy wybrani. To nie Komisja Europejska nas wybierała do rządu, do Sejmu, tylko polscy obywatele i będziemy słyszeć. Panie ministrze, a czy jest jakiś wzrost ewentualnego zagrożenia terrorystycznego? Niedawno komunikat stanu USA, Departamentu Stanu USA mówił o możliwych zamachach terrorystycznych w Europie. Wiemy, że w Polsce zbliżają się też dwie duże imprezy, szczyt NATO pod specjalnym nadzorem, ale także wielkie zgromadzenie pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka, zgromadzenie młodych z całego świata. Czy są jakieś sygnały, które no, ewentualnie wprowadzałyby jakiś no, dodatkowy niepokój mogłyby wprowadzać wśród tych, którzy no, szczególnie w Światowych Dniach Młodzieży chcieliby brać udział, ale także w związku ze szczytem NATO i na jakie obostrzenia, myślę, naturalne przy tego typu imprezach, z jakimi muszą się liczyć obywatele? Polskie służby monitorują wszystkie zagrożenia, w tym zagrożenia terrorystyczne. W Polsce, wbrew temu, co się mówi na zewnątrz, nasze służby nie odnotowują obecnie wzrostu zagrożenia terrorystycznego, ale wiemy, że otoczenie nie jest bezpieczne. Zdarzają się akcje terrorystyczne w innych krajach, w krajach zachodniej Europy. Bezpieczeństwo, wiemy o tym to dobrze. Przepraszam. Bezpieczeństwo nigdy nie jest dane raz na zawsze, więc tam podno wymaga ta sytuacja pełnej, powiedziałbym, wyokropionej płynności. I właśnie staramy się być czujni, jak najbardziej to jest możliwe. Nasze służby funkcjonują w sposób coraz bardziej profesjonalny, rozpoznając zagrożenia. Nie ma dzisiaj powodu w Polsce, żeby na przykład podwyższać stopień zagrożenia terrorystycznego. Służby odpowiedzialne za to i za rozpoznanie, za przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym tego nie stwierdzają. Ale mamy świadomość, że podczas dużych zgromadzeń, tak wielkich jak modlitewne spotkanie z Jego Świętobliwością Ojcem Świętym pod Krakowem i w Częstochowie, podczas Światowych Dni Młodzieży, czy nawet szczyt NATO, mniejsze przedsięwzięcie, to do liczby osób przewodniczących, ale ważne także z uwagi na rangę osób, które będą w tym wydarzeniu uczestniczyć, to wszystko to wymaga zdwojonych czy zwiotopionych środków bezpieczeństwa, więc my nie odnotowując jeszcze to chyba bardzo wyraźnie podkreślić zwiększonego zagrożenia terroryzmu w Polsce, jednak zwiększymy maksymalnie środki ostrożności i kierujemy do zabezpieczenia tych wydarzeń takie siły naszych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, które będą w stanie to bezpieczeństwo w pełni zagwarantować. Oczywiście wszystkiego w 100% nigdy się widzieć się nie da, jesteśmy do tego świadomi, ale chcemy maksymalnie zrobić wszystko, żeby każdy rodzaj nawet najmniejszych zagrożeń rozpoznać i im zagrożeniom przeciwdziałać. Jestem przekonany, że podczas Światowych Dni Młodzieży, podczas szczytu NATO będzie w Polsce bezpiecznie, nasze służby zrobią wszystko, co możliwe, żeby właśnie tak było. Dlatego proszę, aby nikt się nie zniechęcał do przyjazdu do Polski, bo nie ma powodów. Mieliśmy spotkanie nie tak dawno z korpusem dyplomatycznym. To spotkanie prowadziłem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na
prośbę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do którego wytłumaczył, zwracali się o takie spotkanie informacyjne. Zadano na tym spotkaniu mnóstwo, bardzo dużo pytań, łatwiejszych i bardzo trudnych jednocześnie. Byliśmy dzięki my, znaczy NSWiA i nasze służby nam podległy krzyżowy ogień pytań z różnych stron świata, które były to pytania przedstawicieli różnych ambasad. I wreszcie wszyscy tego spotkania istotnie satysfakcjonowani i uspokojeni, że w Polsce naprawdę w sposób profesjonalny zrobione wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo na światowej młodzieży. Więc to też jest taki argument, który warto przywołać, bo polska opozycja próbuje wszystkich straszyć, ale nie ma racji. Naprawdę, no, gdyby oczywiście było tak, jak oni to zaprojektowali, to mogłoby różnie wyglądać. My musieliśmy nadrobić w ciągu połowy roku, jaki był nam dany ostatnim utworzenia nowego rządu, nadrobić wszystkie zaległości, które powstały w tamtym czasie, bo to powinno być wszystko było prowadzone dużo wcześniej i wtedy mniej byłoby potrzebnego takiego, no, powiedziałbym czasami graniczącego wytrzymałością wysiłku naszych służb, ale wszystko zostało to nadrobione, naprawione, uporządkowane, są zaprojektowane, zaplanowane operacje i podoperacje służb bezpieczeństwa, naszych państwowych służb bezpieczeństwa, policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, służb specjalnych, służb wojskowych. Także mamy to wszystko pod kontrolą, jest dobra koordynacja, są zaplanowane podoperacje również odpowiednie, są wyznaczeni dowódcy tych operacji, podoperacji, są rozdysponowane siły i środki do zabezpieczenia. Jest dobra współpraca z innymi resortami. Funkcjonuje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów międzyresortowy zespół do spraw przygotowania Światowej Ludzi i Młodzieży i szczytu NATO. To wszystko wygląda naprawdę dobrze. Przy pracy jeszcze musimy sporo wykonać. Służby będą miały zadania zwiększone przed okresem tych wydarzeń i w trakcie w szczególności. Choćby warto przypomnieć, że Straż Graniczna dla przykładu będzie miała więcej pracy, bo przywracamy na lipiec czasową kontrolę graniczną na wszystkich granicach państwa polskiego z państwami sąsiadującymi. Granice lądowe, powietrzne i wodne będą podlegały kontroli. Zaczęłam tak. Wracamy tę kontrolę niekonieczna. Więc ta kontrola będzie zintensyfikowana. Chcemy nikogo, kto do Polski by chciał przyjechać z niecnych zamiarach, w szczególności. No takie małe. Puścić wszystkie zagrożenia na czas. Tak będzie, jestem przekonany, że może być przeżycia Światowych Dni Młodzieży w szczególności, bo to jest to wielkie wydarzenie religijne, głębokie duchowe. To nie ma znaczenia, najbardziej dla kobiety. Kobiety kochają wszystko. Za wszystkich, którzy będą uczestniczyli w spotkaniach, w decyzjach, tam też będzie... A najbardziej wtedy, kiedy mężczyzna jest uduchowiony. A pytanie jest, czy to osoba, którą napisałeś, stara się. Do Krakowa, czy pod Kraków, czy na Śląsku, czy pod Krakowem, nie. Bo jest niedoskonała, jest popełnia błędy, dużo nie wychodzi. Policja będzie czuwać, i myślę, że przeżyjmy więc ten czas w diecezjach, w młodzieżu, w całym świecie, w tej głębi, a potem właśnie po czasie kulminacji, po czasie spotkania z Ojcem Świętym, a służby czuwają. A spotkania z Ojcem Świętym i zachowywanie decalogu także sprzyja zwiększeniu bezpieczeństwa, zachowując przykazania nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywie, to także zwiększa nasze bezpieczeństwo. To jest najlepsza droga do tego, żeby było dobrze, żebyśmy mogli szczęśliwie. Zachowanie decalogu znosi wszystkie problemy tak naprawdę. Podpisuje się w pełni stopy tym apelem przygodnego ojca dyrektora. Panie ministrze, jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Otóż były środowiska, zwłaszcza opozycyjne do programu 500+, którym jest smak było to, że Prawo i Sprawiedliwość znajduje pieniądze dla rodzin, zwłaszcza tych rodzin, które mają więcej dzieci, a tym samym także więcej przyszłych podatników, którzy pracować będą dla dobra państwa, dla społeczności.
Mówiono, że Polacy te pieniądze przepiją, tak jakby sugerowano, że Polacy mają w sobie jakiś gen, jakiś taki gen patologii związany z piciem, że w sumie może nie warto Polakom dawać, zwłaszcza rodziny wielodzietne, to są takie rodziny patologiczne. Ten mit i stereotyp był podtrzymywany, że zwiększy się liczba interwencji domowych policji przez to, że ludzie będą mieli więcej pieniędzy dla dzieci. I jak ta sytuacja wygląda po 2 miesiącach przekazywania środków, choć wiemy, że niektóre samorządy dosyć opieszale te środki przekazują, o tym mówiła wczoraj minister Rafalska. Rządząca przez ostatnie 8 lat koalicja PO-PSL nie potrafiła sama nic zrobić i oglądała, że nic nie zrobiła. I stwierdziła, że Prawo i Sprawiedliwość nie dojdzie do władzy, też nie zrobię, to nie doszliśmy do władzy dzięki poparciu Polaków, to obecna opozycja, ówczesna władza, właśnie koalicja PO-PSL, teraz jeszcze nie wzmocniona przez Nowoczesną, wszystko kontestuje, wszystko nie uznaje za niedobre, niewłaściwe. No, jeżeli coś dobrego ogłaszamy, to twierdzi, że coś nie uda, że to jest niepełne, że nie ma planu. To są takie nierzeczliwe Polsce i Polakom działania, szkodzące nam, zwłaszcza gdy mówimy o tym wymiarze rodzinnym i wymiarze demograficznym, to właśnie przeszkadzanie w tym, żeby polskie rodziny otrzymały wsparcie, żeby w Polsce nastąpił wzrost demograficzny, bo kiedyś Polska się kurczy jako naród, to jest bardzo groźne na przyszłość. To jest najgroźniejsza sprawa, która się zarysowała w ciągu ostatnich lat. I takie działania bardzo odbieramy jako prosto niezwykle. Jak ktoś inny założył, to ci poprawię. Następnych pokoleń. Ale my znaleźliśmy pieniądze na to. Zostało no zobaczymy, zaraz zadzwonimy. 12 miliardów złotych, za przyszły rok będzie 23 czy 24 miliardy. Wypłacimy te pieniądze, wypłacamy polskim rodzinom i to dobrze służy. To nie jest tak, jak opozycja w stosunku do nas ogłaszała, tylko te pieniądze wpływają bardzo pozytywnie na los polskich rodzin. Słyszymy o tym, że na przykład rodzice kupują miejsca na koloniach na wakacje swoim dzieciom, a wcześniej te dzieci nie miały szans wyjechać na kolonie. To bardzo jest ciekawy wątek i bardzo ważny, że zanieść, mogą rodzinnie wyjść do kina, kupić potrzebne artykuły swoim dzieciom, ubranie, wyżywienie czasem nawet, na które niejednokrotnie brakowało uboższym rodzinom mającym więcej dzieci, a niskie dochody. No pieniądze to też nic dobrego, bo proszę Państwa, ludzie jak zobaczą, to papie oczy, wilcze gardło, zaczynają się bić, wyrywać sobie te pieniądze jeden drugiemu. W związku z tym te kwoty, które i na tle pieniędzy są wojny. Polskim rodzinom, nie miały także Andrzejki są. Pierwsze początki tego mamy. Pierwsze dowody, które miały pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy i rozwój społeczny. I na pewno ta sprawa niesie te skutki, o których mówiliśmy, a nawet jeszcze większe, bo poza tym bezpośrednim oddziaływaniem, poza pomocą polskim rodzinom, tu i teraz, na dzisiaj, będzie no to miał jutro przyjdziesz, to zobaczymy. Globalnym, zobaczymy, czy jest, czy nie jest. W państwowym wymiarze pozytywny wpływ na polską gospodarkę i życie społeczne. Bardzo dziękuję. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan minister Jarosław Zieliński był naszym gościem. Panie bardzo dziękuję. Dziękuję. Ale jak długo ten Zieliński gadał. Boże. Strasznie długo. Także tutaj Zieliński się wypowiadał, obudź się Polsko ma, niech przepadnie kłamstwa mgła.